Jak zwykle bardzo nisko, oczywiście telewizja w Realu 24. Znajdujemy się na Foksal 3/5, dom dziennikarza, na premierze najnowszej książki redaktora Stanisława Michalkiewicza, Choroba czerwonych oczu. I tutaj oczywiście wielkie brawa, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Witamy serdecznie. Leszek Żebrowski. Marian Miszalski. Czekamy jeszcze na przyjazd Jarosława Kornasia z Capitol Book, wydawnictwa, które wydało tę książkę. No i niestety tutaj także otrzymałem informację przed chwilą, że no niestety Rafała Ziemkiewicza i Witolda Gadowskiego dzisiaj z nami niestety nie będzie. Już siedzą. No właśnie, już teraz się dowiedziałem, że zostaliśmy zablokowani na YouTubie właśnie przed chwilą, więc transmisji na żywo nie będzie. Przez materiał oczywiście o Ukrainie, LGBT i tego typu różnych opcjach. No, taką mamy cenzurę u nas w Polsce. Już chyba wracamy do tych lat niestety minionych. To jest bardzo smutne. No cóż, panie redaktorze, to zacznijmy od książki Choroba czerwonych oczu. O co chodzi w tej książce? Czego się dowiemy z tej najnowszej książki? Tutaj przypominam, że szanowni państwo, także na zewnątrz budynku jest wiele transparentów, jest ksiądz Lemański między innymi, jest sporo feministek, które protestują, więc też zapraszamy te wszystkie osoby tutaj. Może będzie jakaś ciekawa debata się z tego tytułu wytworzy i oddajemy głos. Jeszcze raz wielkie brawa i serdecznie witam redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym podziękować przede wszystkim koledze Miszalskiemu, z którym przyjaźnię się niezmiennie od 1970 roku, kiedy poznaliśmy się na Jelonkach w Warszawie. Chciałbym podziękować panu Żebrowskiemu, z którym wielu przeciwnościom losu stawiliśmy czoła. No i państwu za obecność, bo bez państwa by to przedsięwzięcie się zupełnie nie udało. Czekamy na gospodarza tego zgromadzenia, który mamy nadzieję dotrze. Chciałbym na początku zwrócić uwagę, że to nie jest książka nowa. To jest nowa, stara książka, dlatego że to jest wznowienie książki, która pod tym samym tytułem ukazała się ponad 20 lat temu, w 1997 roku. Tytuł książki Choroba czerwonych oczu, no tu się należy wyjaśnienie takie obszerniejsze. Zacznę od tego, że święty Jan Maria Vianney, który jest świętym i w ogóle był proboszczem, takim bardzo ciekawą, no prawie tak samo ciekawym jak ksiądz Lemański przewielebny, ale był Francuzem, w związku z tym takie specyficzne francuskie podejście do różnych otchłannych kwestii teologicznych prezentował. No i kiedyś zastanawiał się nad siedmioma grzechami głównymi. Dlaczego właściwie ludzie popełniają grzechy główne? No i bez specjalnego namysłu powiedział, oczywiście, że tak. Każdy grzech główny dostarcza człowiekowi przynajmniej chwili przyjemności. No i tak po kolei tam wylicza, najpierw pycha, no to człowiekowi się wydaje, kim to on nie jest, prawda? Dopóki ten balon nie zostanie przekłuty, no to dużo przyjemności mu to sprawia, tak jak to Franciszek, książę de La Rochefoucauld, zauważył, że nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, każdy ze swego rozumu. No więc to jest właśnie drugie, chciwość. No, któż by się nie chciał wytarzać w złocie? Potem i tak nic mu z tego nie przyjdzie, bo nagi zejdzie z tego świata tak, jak i nagi na ten świat przyszedł. Ale dopóki nie, to wytarzać się w złocie każdy lubi, chociaż mówią, że pieniądze psują charakter, ale każdy chce to sprawdzić osobiście. Czy to nie... Proszę państwa, trzeci grzech główny, nieczystość. No tu by była sama przyjemność, gdyby nie dwa ryzyka, na które zwrócił uwagę kiedyś Karol Iżykowski. Ryzyko zarażenia i ryzyko zapłodnienia. To są takie ryzyka, które redukują tę przyjemność. I ilustracją takiej redukcji gwałtownej jest piosenka zespołu Wilki, która się zaczyna tak.
Byłem z nią kilka chwil, było tak namiętnie, myślę, że nie stało się nic. To jest ilustracja tej niepewności. O obżarstwo i opilstwo. Dopóki nie wystąpią objawy niestrawności ani albo kac, no to dużo przyjemności. Potem ludzie składają śluby, że już nigdy więcej i tak dalej, ale potem no, znowu kusi, żeby wypić i zakąsić. No gniew. Rozstawiamy po kątach cały świat i tak dalej. No i lenistwo. Dolce far niente, żeby tylko jeszcze ktoś tam płacił za to, no to sama przyjemność. I proszę Państwa, tylko jeden grzech główny nie dostarcza człowiekowi ani chwili przyjemności, tylko od początku samą udrękę, to jest zazdrość. I święty Jan Maria Wianney powiada tak, no ludzie grzeszą nagminnie w ten sposób, właśnie nie wiadomo dlaczego, bo żadnej przyjemności im to nie sprawia. To jest tajemnica natury ludzkiej. To jest tajemnica natury ludzkiej. I książka, tytuł tej książki Choroba czerwonych oczu to właśnie jest o tym. O zazdrości, którą Chińczycy tak właśnie określają. Choroba czerwonych oczu. Rzecz jest w tym, jaki sposób reagowania, reakcji na nierówności społeczne, które w każdym społeczeństwie występują, jest w społeczeństwie dominujący. I są dwie możliwości. Albo właśnie choroba czerwonych oczu, żeby każdemu było tak źle jak mnie. No to owszem, społeczeństwa, w których ten rodzaj reakcji na nierówności społeczne dominują, zagryzają się nawzajem, nie są zdolne do żadnego rozwoju. Na szczęście jest jeszcze jeden sposób reagowania na nierówności społeczne. Mój sąsiad jest bogatszy ode mnie. No to co on robi, że taki jest bogaty? To ja będę robił to samo. Może od razu mu nie dorównam, ale nawet jak mu nie dorównam, to poprawię swoje położenie. I w społeczeństwach, w których dominuje ten drugi sposób reagowania na nierówności społeczne, następuje rozwój. Te społeczeństwa są zdolne do rozwoju i ekspansji. Tamte nie. Tamte nie. I książka jest, inne publikacje pokazują na różnych przykładach, jak to wygląda, na jakie manowce ludzie są zwodzeni przez kandydatów na przywódców duchowych. Tam między innymi jest taka publikacja podyktowana irytacją moją. I jak ma nie wygrywać Kwaśniewski? Jak ma nie wygrywać Kwaśniewski, skoro taka propaganda tego właśnie sposobu myślenia jest bardzo rozpowszechniona? Zresztą nie tylko tu o Kwaśniewskiego Aleksandra chodzi, bo również inne publikacje są poświęcone kwestiom konstytucyjnym, a nawet obronności. Analizując konstytucję, a zwłaszcza przepisy o stanach nadzwyczajnych, dochodzę do wniosku, że konstytucja, a zwłaszcza te przepisy zostały tak skonstruowane, że nasz nieprzyjaciel musiałby być bardzo wyrozumiały, żebyśmy w ogóle mogli stawić mu czoła. Żebyśmy w ogóle mogli stawić mu czoła, bo procedury są tak skomplikowane i tak trudne do zrealizowania, że właściwie chyba niemożliwe nawet ten stopień. Być może, że to z powodu takiego przesadnego zamiłowania do procedur demokratycznych, ale nie wykluczam też ewentualności tutaj w postaci działania celowego, żebyśmy taką osobliwą konstytucję sobie tu sprokurowali, żeby państwo było niezdolne do obrony. No, tego nie wiem, bo tam ci wysocy urzędnicy odpowiedzialni za to mi się nie zwierzają, ale muszę powiedzieć, że kiedyś słuchałem wykładu pewnego generała, wysokiej zresztą tam rangi, który charakteryzował stan sił zbrojnych. No i na końcu taką diagnozę postawił, że poza tym kontyngentem, który jest wysyłany na misje zagraniczne, to reszta naszych sił zbrojnych jest zdolna do wykonania jednego zadania bojowego, mianowicie służby wartowniczej. No, nawet jeśli w tym była przesada, to sądzę, że niewielka. No i to jest bardzo niepokojąca sytuacja.
Wydawca się zdecydował na wznowienie tej książki po 22 latach, bo po lekturze doszedł do wniosku, że ona nie straciła wcale nic na aktualności, przeciwnie, niektóre sprawy jakby tej aktualności nabrały. No i to go zachęciło do wznowienia książki, co dla mnie jest dużą przyjemnością, dlatego że no, widać, jeśli nawet proroctwa mnie nie wspierały, no to wyciągałem prawidłowe wnioski z obserwacji sytuacji ówczesnej. No to czegóż chcieć więcej od publicysty, proszę Państwa. Państwa obecność świadczy o tym, tak mi się wydaje, że Państwo też tę właściwość u mnie zauważają i że Państwu też ona sprawia chwilę przyjemności, tak jak przy grzechach głównych. Dziękuję bardzo. Stanisław Michalkiewicz, dziękujemy serdecznie. Czekamy cały czas na Jarka Kornasia. Jesteśmy na żywo w realu24.tv, tak więc jest alternatywa do YouTube'a. Na YouTubie zostaliśmy zablokowani. Uwaga, szanowni państwo, za materiał doktora Krajskiego, doktora Stanisława Krajskiego o LGBT, Ukraińcach i obronie Kościoła katolickiego. Taki był tytuł i za to YouTube tutaj zbanował w realu24. Szanowny Leszku, Leszek Żebrowski, teraz oddaję głos. No właśnie, czy są jakieś analogie sprzed, no bo to jest 22 lata minęły, do tych tekstów dawniejszych i teraz tych teraźniejszych? Czy właściwie mamy taką powtórkę z historii? No bo jednak widzimy chyba, że to wszystko, co nas otacza, to wszystko, co się dzieje, no to chyba trochę Orwell to pisał, tak? Nowomowa, zbrodniomyśl, z tym chyba cały czas mamy do czynienia. I czy to teraz już tak faktycznie na ostro pójdzie w państwie polskim i zamienimy się w taki właśnie, cytując redaktora Michalkiewicza, bantustan tylko Europy Zachodniej? Dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny mam zaszczyt uczestniczyć w promocji książki pana Stanisława Michalkiewicza i za każdym razem to sprawia przyjemność, bo gdyby to było coś notorycznego, ale ciągle to samo, to człowiek by się do tego przyzwyczaił, w ogóle by tego nie odczuwał. Natomiast w tym przypadku nie. Oczywiście nie będziemy mówić, co jest w książce. Od tego są Państwo. Ja zachęcam tym hasłem, którego nauczyli mnie kibice piłkarscy w Łodzi. Kto nie kupi, ten z Wyborczej. I trzeba się z tym zapoznać. Trzeba się z tym zapoznać, wspomóc autora, także w tych trudnych chwilach i przemyśleć, samemu przemyśleć, tak żeby na następnych spotkaniach móc uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania, rozwijać pewne wątki. Radziłbym czytać książkę właśnie nie od samego początku, ale też na początku, tylko trochę głębiej, jest Choroba czerwonych oczu. To powinien być ten początek, od którego Państwo powinni zacząć, żeby zrozumieć dalszy tok narracji. To, że to są teksty sprzed 20 lat, to, że mamy coś, co powinno być zamierzchłą historią, to znaczy, że my stoimy w miejscu. My się starzejemy, zmieniamy się, natomiast to, co się dzieje w Polsce, cały czas jest mniej więcej takie same. Raz wyżej, raz niżej. To jest taka różnica jak między wąsami Stalina a brwiami Breżniewa. To tak pulsuje. Raz do góry, raz do dołu, ale bez przerwy się z tym zmagamy. W publicystyce pana Stanisława Michalkiewicza znajdą Państwo dwie podstawowe rzeczy. To jest historia i polityka. Polityka jest podpierana historią, a historia jest przypominana po to, żeby tłumaczyć politykę. I to trzeba wszystko zrozumieć. Trzeba umieć to łączyć ze sobą i wyciągać konkretne wnioski. Historii nie ma wiele, dlatego że to jest ograniczony obszar zainteresowań. Nie możemy w takich sytuacjach pisać w jednej książce o wszystkim. Od tego są też inne, grubsze, cieńsze, na inny temat. Ale bez sięgnięcia do tego, skąd to się wszystko wzięło, kto jest kim, dlaczego tak to wszystko wygląda, to właściwie nie zrozumiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. I to nie jest tak, że to jest tylko ciągłe wypominanie tego, co się nie stało, czego nie zrobiliśmy, dlaczego nam jest źle. W tej publicystyce znajdą Państwo także pewne propozycje rozwiązań. One są rozsypane w całej książce, także w innych publikacjach. Ale jak zaczniemy do tego sięgać i zaczniemy głębiej myśleć, zastanawiać się nad tym wszystkim, to widzimy całkiem jasno, co trzeba w Polsce zrobić. Pan Stanisław Michalkiewicz bardzo często na spotkaniach, czy odpowiadając później po spotkaniu na pytania,
zawiera takie elementy programu. Tylko ludzie tego nie wyłapują, nie potrafią tego przyswoić sobie na tyle, żeby drugi, trzeci, czwarty raz o to nie pytać. Tą podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, żeby zaczęło być w miarę normalnie w Polsce, to jest odpaństwowienie państwa. Tak wielkiej biurokracji, tak wielkiej korupcji, także politycznej, czyli handlem stanowisk, nie ma w naszej niedawnej przeszłości, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest tak samo. Nie, za każdym razem jest gorzej i pewnie będzie jeszcze gorzej, dlatego że każda ekipa, niezależnie od tego jaka jest, która zdobywa władzę, myśli przede wszystkim o swoim własnym interesie, myśli o swoim zapleczu, myśli o rodzinach swoich i swojego zaplecza i myśli o tym, ile na tym zdobędzie głosów. Jeśli damy określonym warstwom społecznym, określonym kategoriom coś konkretnego, no to oni będą nam wdzięczni. Na pewno nie zagłosują na kogoś innego. A co się rozdaje najlepiej? Nie swoje, czyli państwowe, czyli nasze. Czyli państwo staje się łupem konkretnych ekip politycznych, które w naszym imieniu, dla naszego dobra i cały czas się do nas uśmiechają, że oni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, robią to, co nam nawet może szkodzić. Biurokracja, która jest w Polsce, jest szacowana na setki tysięcy ludzi. W dobie informatyzacji, w dobie uproszczenia tego wszystkiego, tak być nie powinno. Tej biurokracji powinno być coraz mniej. Skoro jest jej coraz więcej, to znaczy, że pewne czynności są dublowane, a większość tych czynności ta biurokracja wykonuje zupełnie niepotrzebnie. To się nigdy nikomu do niczego nie przyda. Ale to idzie na papier, to jest drukowane, później magazynowane, nakłada się klauzulę, że to musi być 50 czy 100 lat przechowywane. Kto do tego zajrzy? A poza tym po co? Życie tak szybko biegnie, jest tak skomplikowane, że to, co sprzed 20 lat nawet byłoby nam potrzebne, będzie tak naprawdę nie do odnalezienia. System fiskalny to jest też dziedzina, o której pan Stanisław Michalkiewicz bardzo często mówi. Nie może być tak, że obywatel, nie mówię o tych niewykształconych, ledwo piszących, ledwo mówiących, ale w miarę dobrze wykształcony obywatel nie jest w stanie wypełniać druków finansowych. A jeśli je wypełnia, to najprawdopodobniej zaraz zrobi jakiś błąd. Ale jak zrobi błąd, to już władze fiskalne mają go na widelcu. Będą go ścigały i będą go karać. System fiskalny musi być przyjazny obywatelowi. Musi być bardzo prosty, bardzo krótki i obywatel powinien wiedzieć, za co płaci podatek, od czego, dlaczego tak jest i na co ten podatek będzie przeznaczony. A to wszystko jest od siebie tak naprawdę oderwane. Obywatel nie ma nad tym żadnej kontroli. Jeśli PIT co roku jest inny, on liczy ileś stron, ma pełno rubryk, które tam nawet nie powinny istnieć, bo komu te dane są potrzebne, jeśli są wielokrotnie powtarzane we wszystkich innych dokumentach. Poza tym w powszechnej ewidencji elektronicznej każdego podatnika, czy każdego obywatela w ogóle, w tym także ewidencji podatkowej, władza wie o nas wszystko. Wie nawet więcej często niż my wiemy, bo my nie wszystko pamiętamy, nie wszystko nas interesuje, a ich tak. I oni są w stanie sięgnąć wstecz, wiele lat wstecz. I jak to mówił były minister formacji, która już nie rządzi, ale ma apetyt na władzę, minister Zegarmistrz Nowak, że można kresować pewne rachunki żony, znajomej, kochanki, coś tam jeszcze i to groza, bo to wtedy wyjdzie. Tak, wyjdzie. Tylko że to jest narzędzie kontroli społeczeństwa i narzędzie zwalczania przeciwników. Swoich się na ogół nie rusza, no bo wtedy nie byłoby tej kategorii swoi. Jeśli chcemy zmienić państwo, chcemy je odpaństwowić, jeśli chcemy, żeby było w miarę normalne, to całe uderzenie powinno iść w system prawny. Są dwie możliwości. Albo zmienić wszystko, tak byłoby najlepiej, praktycznie to wyciąć do zera i posiać coś nowego. To jest niewykonalne z różnych powodów, ale w takim razie trzeba zrobić to, co jest możliwe. I znowu, w różnego rodzaju analizach i w publikacjach pana Stanisława Michalkiewicza bardzo dużo państwa na ten temat znajdą. Tylko trzeba tego szukać. Czyli jak nie możemy zrobić wszystkiego, to róbmy to, co jest możliwe. Jeśli uważamy, że na razie mamy za małe siły do tego, to organizujmy się w takie siły, stosujmy nacisk i próbujmy to wykorzystać, że jeszcze jakiś głos mamy.
Może to jest wszystko tylko i wyłącznie gra pozorów i coraz bardziej to tak wygląda. Ale jeśli nie, jeśli coś możemy, to trzeba walczyć w taki sposób, aby każdego posła i każdego senatora nachodzić praktycznie codziennie w miejscach jego dyżuru, posługując się argumentacją, wiedzą, którą nabyliśmy z takich publikacji i mordować ich, że postęp nie na tym polega, że wy po 4-letniej kadencji zdacie nam sprawozdanie, że uchwaliliście, przyjęliście 400 czy 500 ustaw, bo to jest katastrofa. Postęp będzie wtedy i wy będziecie rzeczywiście prorozwojowi, jak wy po kadencji powiecie, 300 czy 400 ustaw jest mniej, tyle zdołaliśmy skasować. Z tą tendencją rozwojową, że w następnej kadencji, a teraz już nauczyliśmy jak, będziemy dalej to kasować, żeby tego było jak najmniej. To nie może być taka gmatwanina, że prawnik się pyta prawnika, następnie się pytają jeszcze jednego, o co w tym wszystkim chodzi. Takiej wykładni dokonuje człowiek na sali sądowej, jakiej chce. On ma przepisy, on może skorzystać z tego, może skorzystać z tamtego. Dla niego nie ma żadnego problemu. A my na to nie mamy żadnego wpływu. Co to znaczy uproszczenie? Jest taka przedwojenna anegdota, jak chodził taki szmaciarz po rynku i sprzedawał maść na szczury. Miał tam kawałek deski na sznurku przywiązany przez szyję, krzyczał maść na szczury. Podeszła do niego jakaś babcia, staruszka i mówi, panie, a ta maść to jest dobra na te szczury? No, bardzo dobra. I jak to się stosuje? To są takie słoiczki po złotówce, jak pani kupi, to ja pani powiem, jak to stosować. No to kupiła, zaciekawiona, bo szczurów to u nas mnogo, mówi, wszystko wyżerają. Kupiła ten słoiczek, a ten tłumaczy. Łapie pani takiego szczura, bierze go pani za ogonek, smaruje ją pani pod ogonkiem i go pani puszcza. Jego tak będzie piekło i tak go będzie to drażniło, że on sobie będzie tam gryzł, aż w końcu zdechnie. A, dobre. Babcia poszła, ale wraca za parę minut, mówi, panie, jak ja już tego szczura złapię, to po co ja go mam smarować? Mogę go od razu utłuc. Można tak, można tak. I to właśnie tak wygląda w tej chwili nasze państwo. To, co się da utrudnić, to jest utrudniane. To, co da się zagmatwać, jest zagmatwane. To, co nawet nazwy powinno mieć inne, bo trudno mówić, że mamy samorząd w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w jakichkolwiek innych miejscowościach, jeśli tak naprawdę nie mamy nad tym kontroli. Jeśli jedzie delegacja z jakiegoś miasteczka i za przeproszeniem rzuca kałem w innym niemieckim miasteczku, i ci ludzie występują później w mediach z twarzą, z nazwiskiem i mówią, że nic takiego się nie stało. Miał trudności gastryczne, tam tu mu się bekło, tam mu się ulało, tu mu się strzeliło na sufit, ale to jest nic takiego. My tak po prostu robimy. Może oni tak robią. Co my mamy w takiej sytuacji zrobić, żeby tych ludzi się pozbyć? Jest kłopot. A to powinno być wszystko proste. Nawet w systemie prawnym, gdybyśmy do tego dążyli, tak jak w krajach, gdzie można mieć na to jakiś wpływ, wybierać sędziego okręgowego, wybierać prokuratora, on ma jakąś kadencję, jest kontrolowany. On musi walczyć o to, żeby sądzić czy oskarżać na tyle dobrze, żeby ludzie go nie skrytykowali doszczętnie i żeby go wybrali na następną kadencję. To wtedy będzie lepiej. Ława przysięgłych. Dlaczego z tego nie korzystamy? Przed wojną była. Została skasowana przez władze sanacyjne po procesie, którego nie mogli zakończyć, przeciwko Adamowi Doboszyńskiemu. A ława przysięgłych orzekała, że jest niewinny. W końcu zlikwidowali, skazali, poszedł do więzienia. I w tej chwili mamy takie sytuacje, że sędziowie są panami nie tylko naszego majątku, nie tylko naszej wolności, ale bardzo często życia. Ostatni przypadek tego biednego człowieka, który za niewielki w sumie dług stracił życie, stracił cały majątek, bo tak to zostało załatwione, a sędzia mówi, no zdarzają się drobne uchybienia. Czyli czyjeś życie jest drobnym uchybieniem. I my stajemy się za bardzo bierni. To, że chodzimy na spotkania, to, że czytamy, to, że jesteśmy aktywni na tej sali, to tak naprawdę powinno być początkiem, a nie końcem dla większości z Państwa. Powinniście się sami organizować w grupy, zrzeszać się, tworzyć coś, co będzie na tyle trwałe, że będzie zapleczem normalności. To nie musi i nie powinna być partia polityczna, bo tego mamy bardzo wiele. Ale takie ruchy społeczne, które będą świadome, czego chcemy i dadzą tą propozycję tym, którzy są jeszcze nieuświadomieni, nie nachalnie, nie wulgarnie, nie brutalnie, nie jakiś pan Lemański przyjdzie z transparentem i tym piskliwym głosikiem będzie na nas krzyczał. Niech on tu przyjdzie, jak ma jakieś pretensje. Niech powie, niech z nami rozmawia.
Nie. To jest właśnie cały czas ta mentalność, taką ja się spotykam przy różnego rodzaju wyzwiskach w internecie, oczywiście anonimowych. Mówię, zróbmy spotkanie, wyjaśnijmy to przed publicznością i słyszę, tak, chciałbyś. No chciałbym. Oni tego nie chcą. Nauczmy się, że nie jesteśmy tylko do tego, żeby się stale bronić, stale być 2-3 kroki do tyłu. Zacznijmy ich wyprzedzać. Czyli czytanie, analizowanie, porozumiewanie się z innymi i dążenie do tego, żeby wyznaczać sobie jakieś cele. Może wreszcie zaczniemy z tego dołka, z tej straszliwej zapaści wychodzić. Dzięki takim publicystom jak pan Stanisław Michalkiewicz. A teraz sobie wyobraźcie państwo, że przez 30 minionych lat pana Stanisława nie było i nie pisał, i nie występował, i nie spotykał się. Widzicie różnicę? Leszek Żebrowski, dziękujemy serdecznie. Dotarł do nas Jarek Kornaś, wydawnictwo Kapitol. Witamy serdecznie i zaraz oddamy głos Jarkowi, ale teraz proszę o zabranie głosu Marian Miszalski. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, ja postaram się maksymalnie skrócić swoją wypowiedź, dlatego, bo uważam, że Państwo będziecie mieli wiele pytań do Stanisława Michalkiewicza i no, jest okazja, żeby je zadać, więc dlaczego ja miałbym tutaj zbyt długo przynudzać. Ale powiem Państwu tak. Dla mnie książki Michalkiewicza to tak, zresztą pan Żebrowski tam między wierszami też to zaznaczył, są jak takie dobre, słodkie wino, które w miarę jak jest starsze, to jest mocniejsze i bardziej smakuje. I dlaczego? Jaki jest warsztat i metoda autora? Otóż Stanisław Michalkiewicz wypracował własną metodę i własny styl, absolutnie odróżnialny od innych publicystów, ale chcę przy tej metodzie pozostać. Stanisław bierze fakt, wydarzenie, obojętnie czy ono jest małej rangi, czy średniej rangi, czy dużej rangi, czy wielkiej rangi. Następnie je komentuje, ale ten komentarz i to wydarzenie osadza w głębokiej perspektywie, w głębokim tle, albo historycznym, albo ekonomicznym, a i filozoficznym. Niektóre jego artykuły są po prostu małymi rozprawkami, albo w tle historycznym. I ta głębia, to tło, na którym on przedstawia ten fakt i komentuje, sprawia, że jego książki są ciągle aktualne, nie starzeją się. Przychodzą nowe fakty, a na tle tej głębokiej perspektywy, jak mówię, historycznej, politycznej, ekonomicznej, filozoficznej, one się ukazują w innym świetle. One już nie porażają nas swoją jakąś taką no, drastycznością czy nieprzewidywalnością, ale one są umieszczone tam, gdzie być umieszczone powinny, we właściwym świetle. Stąd mówię, że to są książki, które no, starzeją się z trudem, że tak powiem, a nawet nie. Ja myślę, korzystając z obecności pana Jarka Kordasia, że nie tylko ta choroba czerwonych oczu zasługuje na wznowienie. Ja ją kupiłem 21 lat temu i muszę powiedzieć, że wiele razy w ciągu tych 20 lat, jak miałem, no pisałem jakiś tekst i chciałem sobie przypomnieć, co to było wtedy, w związku z tym sięgałem do tej książki i czytałem ją jak gdyby jeszcze raz, bo te książki Staszka mają ogromny walor encyklopedyczny również. One dostarczają wiedzy. To jest człowiek o wielkiej erudycji i o wielkiej wiedzy, w związku z tym myślę, że w dużej mierze jego publicystyka no, zastępuje i te powierzchowne wiadomości, jakie można zdobyć w internecie, a także i w niektórych publikacjach pseudo czy quasi-naukowych. To jest wielka zaleta jego publicystyki, którą no, właściwie bym zaliczył do czegoś więcej niż publicystyka, do czegoś znacznie więcej. To jest po prostu literatura. Zwłaszcza, że wypracował ten własny, niepowtarzalny styl, który go naprawdę odróżnia od wszystkich innych publicystów w Polsce. Ja sobie przypominam takie zdanie z Dostojewskiego, już nie pamiętam, czy z Biesów, czy ze Zbrodni i Kary, czy może z braci Karamazow. On tam taką uwagę poczynił, że są myśli wieczne, które raptem stają się nowymi. I w tej pracy Michalkiewicza, w tej jego benedyktyńskiej pracy kronikarza naszych dziejów, właśnie odnajduje to. On odwołuje się do pewnych myśli, przemyśleń, prawd i wiedzy, które raptem na tle jakichś faktów stają się dla nas, czy dla czytelnika, nagle nowe i odkrywcze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Marian Miszalski i teraz Jarosław Kornaś. Tam mikrofon, proszę.
Dobry wieczór Państwu, przepraszam za spóźnienie, ale dość dużo radiowozów jest na dole, dużo policji. Ale już Panie się ucieszyły, więc już poszło. Tak, Pan Stanisław Michalkiewicz zyskał... Za karę musi Pan kupić 5 książek. Tak. Pan Stanisław Michalkiewicz zyskał nowych fanów, także... wiernych w dodatku, którzy chodzą z nim na każde spotkanie, także... co widzieliśmy na targach książki historycznej. Ale wracając do kwestii publicystyki pana Stanisława Michalkiewicza, to a jeszcze zanim to, to odniosę się do tego, co powiedział pan Leszek Grzebrowski, a mianowicie w 2005-2006 roku w Krytyce Politycznej, w którymś z numerów, pan redaktor naczelny Sławomir Sierakowski chyba we swoim wstępniaku napisał, że z prawicą nie ma możliwości jakiegokolwiek dialogu i nie ma co z nimi dyskutować. Także w ogóle pomysły jakieś dotyczące, nazwijmy to, takiego dialogu ekumenicznego nie mają żadnego sensu, ponieważ oni z nami nie chcą rozmawiać. I na podstawie tego, co widzimy teraz, na podstawie tej nagonki na pana Stanisława i też nagonki na telewizje patriotyczne czy organizacje patriotyczne, no to widzimy, że minęło tam te 14 lat powiedzmy i zostało to wprowadzone już, że tak powiem, do realu. Co do publicystyki pana Stanisława, to znaczy to była taka pierwsza książka, z którą się zetknąłem pana Stanisława. I to, co było dość ciekawe dla mnie wtedy, to jest to, że ona poruszała kwestie gospodarcze, bo w Chorobie Czerwonych Oczu mamy do czynienia z rozdziałami, z takimi felietonami, które tłumaczą w sposób taki, nazwijmy to łopatologiczny, podstawowe zagadnienia, jak tam płaca minimalna, związki zawodowe. I tak czytając tą książkę, to można powiedzieć, że zacząłem od tego moją edukację ekonomiczną, ponieważ jest to napisane w takim języku przystępnym, jak wtedy dla mnie to dość takim, nazwijmy to, wchłanialnym, bo wcześniej też dotykałem książek Misesa czy Sowella i to jednak nie wyglądało tak prosto, ale to, co jest jakby takie u pana Stanisława ważne i zresztą państwo na pewno też zauważyli, że to pióro potrafi pozwolić, że pan Stanisław tak tłumaczy te różne zagadnienia dotyczące nie tyle też ekonomii, co też bieżącej polityki. Pan Stanisław wchodzi wnikliwie w pewne sytuacje, analizuje i oczywiście ma swoich informatorów, którzy mu, jak to się mówi, uprzejmie donoszą, co się dzieje na świecie, czy to tam w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że to jest dość ważne i też państwo, jak tutaj przyszliście, są jego zatwardziłymi fanami i przydadzą mi rację. I to, co jest też ważne w tej publikacji, to jest to, że ona jakby nie straciła na aktualności, ponieważ patrząc się, to była felietony z lat 93-97 i patrząc się na obecną sytuację polityczną, to można powiedzieć, że tak naprawdę sytuacje zostały podobne, zmieniły się tylko nazwiska osób, które występują po jednej czy po drugiej stronie sporu. Także no, oddaję hołd panu Stanisławowi za to, że zapoczątkował wśród wielu ludzi to, że zaczęli w pewien sposób rozumieć tą ekonomię, nazwijmy to polityczną i te realia polityczne w ujęciu pana Stanisława nie wyglądają tak jak w telewizji i też zawsze mi się przypomina w tym momencie taka anegdota, jak kiedyś na targach w Krakowie siedzieliśmy wieczorem i było takie spotkanie w telewizji byłych premierów i tam jeszcze był świętej pamięci pan premier Oleksy i tam na widowni siedziały młode osoby i tam był chyba Cimoszewicz, Oleksy, tam Pawlak. I tak mówią o tej polityce, pan Stanisław tak słucha i mówi i o tych dzieciach w tle na tych trybunach. I te dzieci myślą, że to wszystko jest naprawdę. Także dziękuję. Jarek Kornasz, dziękujemy serdecznie. Proszę państwa, no jest mi bardzo miło, tyle komplementów w tak krótkim czasie usłyszałem, nawet nie wiedziałem, że takich wielkich rzeczy tutaj dokonuję, bo jak się uprawia publicystykę,
to no, ma się dystans oczywiście do tego, co się robi, ale bardzo trudno jest przewidzieć skutki. I specjalnie jest mi miło usłyszeć to, co powiedzieli tutaj moi przyjaciele tu zasiadający, ale szczególnie jest mi przyjemnie, było mi przyjemnie usłyszeć to, co przed chwilą powiedział pan Kornaś, że on się edukował ekonomicznie na tych moich felietonach. Rzeczywiście sporo ich napisałem i na przykład jest taka książka Walka o fabrykę gwoździ, która jest tylko tym zagadnieniom poświęcona. Proszę państwa, jest takie spostrzeżenie, prawidłowość, że nawet najbardziej skomplikowaną kwestię można wyjaśnić 7-letniemu dziecku, ale pod jednym warunkiem, że ten, kto tłumaczy, sam to rozumie. To jest tak, jak w tej anegdocie o dwóch ekonomistach, nie wiem, czy państwo ją znacie, rozmawiają dwaj ekonomiści, no i jeden mówi tak, no ani w ząb nie potrafię zrozumieć, na czym właściwie polega ten kryzys finansowy. A drugi powiada, no to nic nie szkodzi, ja tu zaraz wytłumaczę. A on wytłumaczyć to ja potrafię. Także bardzo jest mi przyjemnie, że moi czytelnicy uważają, że przedstawiam takie skomplikowane często kwestie w sposób prosty. Niektórzy moi krytycy i wrogowie twierdzą, że przedstawiam je w sposób prostacki. No, to być może. Ja jestem moim nieprzyjaciołom bardzo wdzięczny za to, nie tylko za to, że robią mi reklamę, bo to się mówi dobrze czy źle, byle z nazwiskiem, prawda? Ale jestem im wdzięczny za to, że są. Po pierwsze dlatego, że są bardzo takimi wytrwałymi i systematycznymi moimi czytelnikami i słuchaczami. Nic się przed nimi nie ukryje. Po drugie dlatego, i to jest chyba ważniejsza sprawa, że gdybym takich wrogów nie miał, to mógłbym sobie pomyśleć, że to, co robię, nie jest w ogóle ważne. Natomiast jeśli tylu wrogów mam, to znaczy, że sposób, w jaki przedstawiam różne sprawy, tych ludzi porusza, że to, co robię, jest ważne. Skoro potrafi tylu ludzi poruszyć, to znaczy, że to jest ważne. No to czegoż innego, czegoż więcej może oczekiwać publicysta, za którego się zawsze uważałem. I mogę powiedzieć tak, że wiele miałem takich zakrętów życiowych, które wydawało mi się, że to już tam jest moja ostatnia chwila. Ale tak się składało, że to, co mi się wydawało moją ostatnią chwilą, było taką trampoliną, takim kopniakiem w górę. I przypominam sobie taką sytuację, kiedy po studiach prawniczych chciałem zostać adwokatem. No i było konieczne odbycie aplikacji sądowej. Ja się wybrałem do Gdańska, bo tam jeszcze wtedy nie było uniwersytetu i znalazłem sobie taką pracę od tak, byle się zaczepić. No i poszedłem do prezesa Sądu Wojewódzkiego, bo od jego decyzji zależało to, czy ja zostanę przyjęty na aplikację pozaetatową, sądową, czy nie. I on mi zadał tylko jedno pytanie. Czy należę do partii? Jak mu powiedziałem, że jej należę, to popatrzył na mnie, nawet mi nic nie powiedział, tylko popatrzył na mnie tak wymownie, że ja zrozumiałem, że ja żadnej aplikacji nigdy nie dostanę. No i w tej sytuacji no, utraciłem wszelką nadzieję na to, że tu moje jakieś marzenia zawodowe się spełnią. I wydawało mi się, że to jest straszny cios dla mnie. Ale przypadek sprawił, że wpadło mi w ręce takie ogłoszenie, że Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego organizuje studia podyplomowe. No to ja nie miałem nic do stracenia, złożyłem tam papiery, zdałem egzamin i zostałem przyjęty.
No i w ten, oto sposób zostałem publicystą. I wykonuję ten zawód, można powiedzieć, od początku lat 70. I wydaje mi się, że no przez ten czas, to już państwo oceniacie, zyskałem sobie takich czytelników wytrwałych, nie tylko tych, którzy mnie krytykują i tam to tak jak był taki felietonista w Kulturze Warszawskiej pod pseudonimem Hamilton pisał, Jan Zbigniew Sojewski, bardzo dobry felietonista i on kiedyś napisał taki felieton, mówią o swojej ciotce, która ma kota, ale ma taką przypadłość, że nie może, takie natręctwo ma, że nie może tego kota pogłaskać, bo zaraz musi szukać pcheł. I moi ci wrogowie to mniej więcej tę metodę stosują. To jest dla mnie nawet korzystne, dlatego że no jak czasami znajdą jakąś pchłę, to mi zaraz o tym powiedzą. No i ja staram się tych pcheł tam jakoś unikać. Ale proszę państwa, również oprócz tych właśnie czytelników niechętnych mi, czy słuchaczy mi niechętnych, to mam też czytelników, którzy mnie lubią i słuchacze, którzy mnie lubią. No i składają mi w potrzebie dowody życzliwości. I za to wszystkim dziękuję przy tej okazji. A jeszcze o jednej rzeczy to chciałem powtórzyć, że zachęcałbym państwa, jeśli ktoś z państwa jeszcze się nie podpisał pod projektem ustawy antyroszczeniowej, żeby to zrobił. Ona nas nie zabezpiecza w sposób absolutny przed tym, przed tymi roszczeniami, ale daje rządowi naszemu alibi takie, że nie, żeby się nie wdawał w rokowania zmierzające do zadośćuczynienia tym całkowicie bezpodstawnym roszczeniom. Bo ten projekt przewiduje kary za takie udział w takich rokowaniach. I jeśli zyskalibyśmy tylko na czasie, dlatego, że moglibyśmy w ten sposób doczekać do przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Bo pan prezydent Trump, ja osobiście przeżywam wielki zawód, bo on został wybrany między innymi dzięki głosom polskim, co zresztą sam zauważył. I nawet na jednym takim spotkaniu ze społecznością polską w Chicago powiedział: Polacy, ja was nie skrzywdzę. A następnie podpisał ustawę numer 447, chociaż wiedział, jakie są polskie zastrzeżenia do tej ustawy. A wiem, że wiedział, dlatego że mój honorable correspondant, jeden z tych, o których tutaj była mowa, mój honorable correspondant zadzwonił do mnie z Waszyngtonu i powiedział, że funkcjonariusze Białego Domu pytają organizatorów konferencji dwudniowej, tej antyroszczeniowej, jakie są polskie zastrzeżenia, jakie Polacy mają uwagi do tej ustawy. I ja mu to przez telefon przedstawiłem i on poprzez taką drogę pośrednią przedstawił to tym swoim rozmówcom w Białym Domu. A sądzę, że to nie bez powodu się tym interesowali, tylko chcieli te zastrzeżenia przedstawić panu prezydentowi Trumpowi. No i dlatego to mówię, żeby ta rzecz nie była tajemnicą. Prezydent Trump doskonale wiedział, co podpisuje, doskonale wiedział, jakie są wobec tej ustawy zastrzeżenia Polaków, których obiecał nie skrzywdzić. No a skrzywdził nas. To znaczy jeszcze nie odczuwamy tej krzywdy, ale wisi nad nami ten miecz Damoklesa i dlatego to nie jest sprawa błaha. Zachęcam państwa, żebyście państwo się pod tym projektem podpisali. Tym bardziej, że to będzie projekt społeczny, bo projekt podobnej ustawy był głosowany w Sejmie 19 lipca tego roku i został odrzucony
głosami większości rządowej, czyli Zjednoczonej Prawicy, bo obóz zdrady i zaprzaństwa wstrzymał się od głosu, co miało taki sam skutek jak głosowanie za odrzuceniem. Więc już sprawdziliśmy, jakie są tutaj nastroje i jakie są zamiary. I tylko o tych zamiarach my nie jesteśmy poinformowani. Dlatego trzeba, to co mówił pan Żebrowski, że trzeba być pół kroku chociaż przed, a nie pół kroku za, bo za to opóźnienie będziemy płakali krwawymi łzami. Proszę państwa, no to myślę, że to jest jedna z przyczyn, to moje zaangażowanie przeciwko tej ustawie jest jedną z przyczyn tutaj polowania, jakie na mnie jest urządzone. To, że tam demonstrują ci państwo pod różnymi zresztą pretekstami, no to jak mówię, też jestem im wdzięczny, ale nie tak dawno dowiedziałem się, że zostałem zablokowany również przez taką no, międzynarodową firmę Western Union. Zadzwoniłem, skontaktowałem się z tą firmą i tam pan mówiący po polsku, ale z wyraźnym amerykańskim akcentem powiedział mi, no tak, został pan zablokowany, nie może pan ani wysyłać przekazów, ani odbierać. Pytam, dlaczego? Nie mogę tego panu powiedzieć, bo to są informacje poufne. Ja mówię, jak to poufne dla mnie? To jak? A on mówi, nie mogę. Dał mi adres poczty elektronicznej, że tam mi wyjaśnią, o co chodzi. No więc napisałem tam, dostałem odpowiedź, w której nie było, no taką wymijającą, nie było odpowiedzi na moje pytanie, tylko była ankieta bardzo obszerna, zawierająca pytania, które nie są zupełnie potrzebne do wysyłania i odbierania przekazów. Więc ja zwróciłem uwagę w odpowiedzi, że nie odpowiedzieliście mi państwo na moje pytanie, natomiast żądacie, żebym ja odpowiedział na tyle pytań, których cel jest mi nieznany. Których cel jest mi nieznany. No i taką odpowiedź im wysłałem. Przysłali mi jeszcze jedną odpowiedź wymijającą. No ja im odpisałem, że no nie chcecie mi odpowiedzieć na moje pytanie. Jestem w tej sytuacji skazany na domysły i muszę powiedzieć, czego się domyślam, że jestem dyskryminowany przez was ze względu na przynależność narodową, płeć i wiek. Więc nie wiem jakie, nie wiem, ja, znaczy wiem jakie były skutki, bo napisali mi, że to nieprawda, ale nie napisali mi z jakiego powodu zostałem zablokowany i poprosili, żebym jeszcze raz poprosili, żebym odpowiedział na tę ankietę. Odpowiedziałem, wy nie chcecie odpowiedzieć na moje pytanie, to ja nie odpowiem na wasze. No i na razie na tym się ta wymiana skończyła. Proszę państwa, to pokazuje jaką skalę przybiera walka z wolnością słowa, bo to nie chciałbym używać takich patetycznych sformułowań, ale tak jest. O to właśnie chodzi. I to z jednej strony oczywiście jest, jakby to powiedział Kukuniek, plus ujemny, że ta walka się odbywa i to na taką skalę, ale ma to swój plus dodatni. Taki, że pokazuje nam, że wolność słowa ma swoją cenę, bo jakby wolność słowa nie miała żadnej ceny, to by znaczyło, że jest nic nie warta. A jeśli ma cenę, jeśli trzeba zapłacić za to cenę, to znaczy, że ona jest coś warta i dlatego warto jej bronić. Bo komuna nie może wytrzymać długo bez terroru. Mieliśmy taki 30-letni okres pieredyszki, wyfikaliśmy się, no i tam uznano, że wystarczy. I teraz trzeba nas krótko wziąć za twarz. No i albo na to pozwolimy, damy się zahukać rozmaitym takim mądralom, albo się nie damy zahukać i hukniemy ich. No i tego właściwie państwu życzę. Ja swoją publicystykę właśnie temu poświęcam i myślę, że z jednego jeszcze powodu warto walczyć o wolność słowa. Nie dlatego, że to jest mrzonka inteligentów, takich jakichś tam rozchwianych,
tylko dlatego, że to jest gwarancja naszego przetrwania jako narodu. Proszę zwrócić uwagę, że w XIX wieku naród polski nie miał własnego państwa. A przecież ten XIX wiek tak obfitował w dzieła kultury, że okruszkami tego żywimy się jeszcze do dnia dzisiejszego i będziemy się żywić jeszcze długo. To znaczy, że państwo nie jest konieczne. No dobrze jest, jak się je ma, ale nie jest konieczne do tego, żeby naród mógł przetrwać jako naród. Żeby naród mógł przetrwać jako naród, to jest konieczne zachowanie zdolności do tworzenia żywej kultury. A warunkiem zachowania takiej zdolności jest autentyczność dyskursu publicznego. A to wymaga wolności słowa, bo jak nie ma wolności słowa, to nie ma żadnego dyskursu publicznego, tylko recytujemy mantry podyktowane nam przez panią wychowawczynię. No i to wtedy rozmowa nie ma sensu, tak jak w tej anegdotce o dwóch rabinach, którzy jechali pociągiem i nic do siebie przez całą drogę nie mówili. I uczeń jednego z tych rabinów już nie trzyma, mówi: rabbi, jak to, żeby tu nie... A ten mówi: ja wszystko wiem i on wszystko wie. To o czym mamy ze sobą rozmawiać? Proszę państwa, i jeszcze jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że przetacza się przez nasz nieszczęśliwy kraj od wielu lat polityczna wojna. Czy ona jest autentyczna, czy nie, no to o to się możemy spierać. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno takie wydarzenie historyczne, bo możemy już o nim nie pamiętać. Teraz są demonstracje, tam Kukuniek na przykład to śpi z konstytucją i tak dalej, nie może wytrzymać bez niej i tak. No i jak to jest z tą konstytucją? Już za prezydentury prezydenta Lecha Kaczyńskiego Unia Europejska kazała Polsce wprowadzić tak zwany europejski nakaz aresztowania, który polega na tym, że na żądanie każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej Polska powinna wydać im delikwentów, których oni chcą, żeby tam zostali poddani ich obróbce w wymiarze sprawiedliwości. I została dokonana nowelizacja kodeksu postępowania karnego, Sejm to uchwalił, Senat przyklepał, prezydent Kaczyński to podpisał. Jeden problem tylko był, mianowicie w Konstytucji był artykuł 55, wyjątkowo jasno sformułowany w odróżnieniu od innych przepisów Konstytucji. Brzmiał ten artykuł, paragraf pierwszy: ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana. Kropka. No a tu europejski nakaz aresztowania. No i 5 delikwentów zostało w tym trybie wydanych innym państwom. Aż wreszcie adwokat szóstego, notabene chyba Cygana, jeśli dobrze sobie przypominam, no powiedział: zaraz, jak to? Przecież Konstytucja, tu artykuł 55. No zrobiło się trochę zamieszanie, bo rzeczywiście no trudno było temu zaprzeczyć. I co się stało? Konstytucja została zmieniona w taki sposób, żeby ta ekstradycja obywateli polskich była możliwa. Proszę państwa, zwracam uwagę, że podówczas, to znaczy w 2006 roku, rząd dobrej zmiany nie dysponował większością konstytucyjną, podobnie jak i teraz nie dysponuje. A przecież konstytucja została zmieniona. To znaczy, jak trzeba, to natychmiast, mimo politycznej wojny, ta wojna zostaje zawieszona, natychmiast następuje porozumienie ponad podziałami, jeżeli starsi i mądrzejsi nam tak każą. No i dlatego to przypominam, że teraz mamy taką aferę, polowanie na pana Mariana Banasia, pana prezesa Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od razu się zastrzegam, że on ani mi brat, ani swat, ale śledzę już z takim zainteresowaniem, co właściwie prezes Banaś złego zrobił.
I właśnie nie mogę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Tam przy okazji wychodzą na jaw inne rzeczy, bo pan Banaś był ministrem finansów, był, no i jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a tymczasem tam wynajął te kamienice jakimś podobno gangsterom w Krakowie. Minister finansów powinien podlegać ochronie kontrwywiadowczej. To znaczy bezpieczniacy powinni mi powiedzieć, panie ministrze, tu ci pańscy tam niedoszli kontrahenci, to są tacy i tacy, my tu o nich wiemy to i to. Tymczasem nic takiego się nie stało. Konstytucja stanowi, że prezesa Najwyższej Izby Kontroli właściwie wbrew jego woli usunąć niepodobna. No i pan prezes Banaś okopał się tu w okopach Świętej Trójcy, schronił się za murami konstytucji i nie daje się wysadzić w powietrze. Co w związku z tym, jakie głosy się pojawiają? No żeby zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję. Zwróćcie państwo uwagę, dla wysadzenia w powietrze jednego człowieka całe państwo i to porozumienie ponad podziałem musi nastąpić, żeby zmienić konstytucję. No to rzuca pewne światło na autentyczność tej wojny politycznej, jaka się tu przewala przez nasz nieszczęśliwy kraj. No i na jeszcze jedno, skłania do postawienia jeszcze jednego pytania. Z jakimi to dokumentami może zapoznać się pan prezes Banaś jako prezes Najwyższej Izby Kontroli i kto się tego boi i dlaczego? No nie wiem, ale dobrze by było uzyskać wreszcie odpowiedź na to pytanie, skoro nawet konstytucja z tego powodu ma być zmieniona. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Proponuję już, szanowni państwo, przejść do państwa pytań, bo tutaj państwo są najważniejsi. Jesteśmy oczywiście na żywo na Wralu24.tv. No, na YouTubie niestety nas zablokowano dziwnym trafem 4 minuty przed wejściem na żywo i premierą tej książki, więc przypadek. Są pierwsze pytania, szanowni państwo. Dobrze, są pierwsze pytania, więc ja będę schodził i bardzo bym prosił konkretnie, do kogo są te pytania adresowane. Tam pan, tak? Zaczniemy od pana. Mam pytanie skierowane do pana redaktora Michalkiewicza. Czy pan może ujawnić, z jakiego powodu pan został pozbawiony felietonów w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam od września bieżącego roku? Nie mogę, bo nie wiem. Trzeba zmienić konstytucję. Tutaj pan. Zachęcamy do zadawania pytań, szanowni państwo. Dobry, Marcin Adamski. Ja chciałem dopytać tego, co pan mówił chwilę, pan redaktor Michalkiewicz, bo pamiętam, że już czytałem, czy w pańskich tekstach, że już w październiku miał być ten raport Komisji Senatu Stanów na temat realizacji ustawy. No jakoś nie słychać, ani nawet, przepraszam, panowie o tym nie wspominają. Czy to jakoś zostało opóźnione, czy w ogóle, jak to wygląda? Nie mam pojęcia. Ja rzeczywiście wspominałem, że w październiku, do końca października, sekretarz stanu Mike Pompeo powinien, zgodnie z ustawą 467, która nakładała na niego taki, czy nakłada na niego taki obowiązek, przedstawienia kongresowi raportu, jak między innymi Polska zadośćuczynia żydowskim roszczeniom majątkowym. Rzeczywiście, z tego co wiem, pan sekretarz stanu Mike Pompeo takiego raportu kongresowi nie przedstawił. Nie wiem dlaczego, mogę się tylko domyślać na podstawie notatki sporządzonej po rozmowach 25 października ubiegłego roku z rozmów pana Tomasza Jastgerdiego, pełnomocnika Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, z panem ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który jest z kolei pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych w Warszawie do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Otóż pan Jastgerdi powiada tam tak, że no, strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego, bo wydawało mi się początkowo, że po horyzont roku wyborczego to jest do wyborów parlamentarnych, ale być może pan Jastgerdi potraktował to szerzej i horyzont roku wyborczego przeciągnie się aż do wyborów prezydenckich, które są w maju przyszłego roku. I bardzo możliwe, że z tego powodu
Z tego powodu strona amerykańska przyjmuje się z raportem, bo ogłoszenie tego raportu, a zwłaszcza objawienie skutków tego raportu, bo skutki tego raportu mogą być dla nas niekorzystne, znaczy dla Polski niekorzystne, czego możemy się domyślać z listu do tegoż sekretarza stanu, jaki podpisało 88 senatorów na 100. Tam w liście, pod koniec sierpnia, w tym liście domagają się oni między innymi, żeby sekretarz stanu zastosował wobec Polski, cytuję, śmiałe kroki. No, nie zapowiada to niczego przyjaznego, to chyba jasne, te śmiałe kroki. Nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła jakieś zasadniczo odmienne stanowisko, dlatego że rząd polski zachowuje zagadkowe milczenie w tej sprawie. Nie tylko rząd, ale i opozycja, i pan prezydent zachowują zagadkowe milczenie w tej sprawie. I gdyby te skutki się objawiły przed wyborami prezydenckimi, no to wielu wyborców, bo może nie wszyscy, ale wielu wyborców postawiłoby sobie pytanie, to co żeście do tej pory robili, żeście do tego dopuścili, prawda? I wtedy wynik wyborów prezydenckich mógłby stanąć pod znakiem zapytania. Być może, że strona amerykańska sobie tego nie życzy, żeby wynik wyborów prezydenckich w naszym Bantustanie stawał pod znakiem zapytania. Ale mówię, na pewno to ja niczego nie wiem. Na pewno to wszyscy umrzemy. Jeszcze można zadawać pytania i panu Stanisławowi Leszkowi Żebrowskiemu, Jarkowi Kornasiowi i tutaj Marianowi. Panu Marianowi, proszę. Tomasz Opłotny. Mam takie spostrzeżenie dotyczące pana Banasia. Czy może to jest w drugą stronę, że ten człowiek jest po to, żeby znając te dokumenty nic nie robił? Bo wszyscy wiemy, że no, te nasze służby nie są aż takie nieudolne, że nie wiedziały, skoro, nie wiem, inwigilują wszystko i wiedzą dużo o wszystkich. I niemożliwe jest to, żeby nie wiedzieli, że pan Banaś robi takie rzeczy. A no właśnie, ale jakie rzeczy? Właśnie to jest, wie pan, jakie rzeczy? No odnośnie no, tych kamienic, zaniżania czynszów, jakichś tam takich rzeczy. Pan Banaś kupił. Ja wiem o tym, tak, doskonale. Legalny. W związku z tym nie jest to żadne przestępstwo. Pan Banaś, tak mówią, wynajął te kamienice jakimś gangsterom, którzy urządzili tam agencję towarzyską. No to może nie jest jakieś takie chwalebne, ale to też nie jest przestępstwo. Wszystko wskazuje na to, że operacja, bo jeszcze raz mówię, ani mi on brat, ani swat, że operacja przeciwko panu Banasiowi odbywa się według schematu, jest człowiek, znajdźcie na niego paragraf. I prokuratura niezależna w Białymstoku właśnie w pocie czoła próbuje coś znaleźć. Ale to jest, wydaje mi się, że nie dlatego, że pan Banaś czegoś się dowiedział, bo gdyby pan Banaś się czegoś dowiedział, to myślę, ja bym tak w każdym razie na jego miejscu zrobił, a on nie sądzę, żeby był głupszy ode mnie, to w końcu on był ministrem finansów, a nie ja. Otóż gdybym ja był na jego miejscu, to nawet gdybym nie trafił piorun kulisty w mieszkaniu, to następnego dnia wszystkie wstydliwe zakątki ujrzałyby światło dzienne. Więc myślę, że pan Banaś się na takie ewentualności jakoś zabezpieczył. Natomiast chodzi nie o to, żeby go zmusić do milczenia na ten temat, czego on się dowiedział, tylko żeby on się czegoś nie dowiedział. Prosimy o kolejne pytania. Są jeszcze pytania? Tutaj był kolega jeszcze z tej strony. A w ogóle wielkie brawa Straży Marszu Niepodległości, która już kolejny raz tutaj nam pomaga w ochronie. Dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałem też potwierdzić to, co powiedział pan Kornasz. Chciałem też podziękować za dużą wartość ekonomiczną, którą pan pokazuje właśnie w pana materiałach. Też dużo bardzo z tego korzystam i nawet chyba wydaje mi się, że z jednego trzygodzinnego filmiku na YouTubie, na przykład z wystąpienia pana, można się często chyba nauczyć więcej i zrozumieć bardziej ekonomię niż po 5 latach studiów na jakiejś polskiej uczelni. I pytanie też będzie ekonomiczne. Dotyczy postaci pana Józefa Białka, bo zakładam, że pan zna pana Józefa Białka. Znam.
Ja ostatnio natknąłem się na tą postać też na internecie i dużo argumentów pana Białka mnie przekonuje właśnie, jest moim zdaniem bardzo ciekawych, a wydaje się, że trochę w opozycji do tego, co pan mówi, bo pan jest jednak zwolennikiem wolnego rynku, takiego powiedzmy prawdziwego, o którym pan Białek mówi, że jest to piękna utopia. Pan Białek jest zwolennikiem tego, że powinniśmy bardziej zastosować taki protekcjonizm podobny, jak to ma miejsce na przykład w krajach azjatyckich i to w czasach transformacji przede wszystkim. Był to wielki błąd, że tego nie zastosowaliśmy. Jak by pan się odniósł do tego? Proszę państwa, no proponuję, żebyście państwo sobie odpowiedzieli sami na pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że państwo są producentami wichajstrów. Ludzie nie mogą bez wichajstrów wytrzymać. No i to koniunktura jest w branży dobra, państwo produkują wichajstry. I jako producenci, co byście państwo woleli? Żebyście mogli te wichajstry sprzedawać po ile chcecie, w jakiej chcecie ilości, komu chcecie i w jakim terminie chcecie, czy żeby to wszystko ktoś wam dyktował, kto nie ponosi ekonomicznego ryzyka tego dyktanta? Bo myślę, że każdy normalny człowiek wolałby, żeby to pierwszy sposób. Dlatego wszyscy jesteśmy czasami bez swojej wiedzy i zgody zwolennikami wolnego rynku. A co jest więcej, to od złego pochodzi. Ja się przyjaźnię z panem Józefem Białkiem, ale tu nie we wszystkim się z nim zgadzam. O co byśmy się kłócili, jakbyśmy się tak we wszystkim zgadzali? Kolejne pytanie, proszę. Adam Wójcik, pytanie do pana Michalkiewicza. Czy jest taka możliwość, że roszczenia zostaną zrealizowane w taki sposób, że my tego nie zauważymy? Zostaną rozciągnięte w czasie, będą przejmowane jakieś pojedyncze nieruchomości, czy jakieś tam części nieruchomości? Jesteśmy pewnie świeżo po tych aferach z kamienicami i tak dalej. W sumie no, nijak to zostało załatwione, nie ma praktycznie nikogo skazanego winnych. Kamienice zmieniają swoje właścicieli. Pytanie, czy z tymi roszczeniami, wiadomo, że skala jest duża, ale czy może tak zdarzyć, że one, no, nie zauważymy nawet tego? Myślę, że gdyby kamienice zmieniły właścicieli, to byśmy to zauważyli. Bo mieszkańcy każdej takiej kamienicy by wiedzieli, komu czynsz płacą. Więc zauważyliby to natychmiast. Natomiast jest taka możliwość, jeśli się weźmie pod uwagę transfer własności nieruchomości państwowych i zasobów państwowych, na przykład Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, udziałów w spółkach Skarbu Państwa, to tam nie mówię o rezerwach złota, bo to tam nie są to wielkiej wartości, bo około 10 miliardów, chyba nie więcej jak 12 miliardów dolarów, a tu chodzi o 300, a być może, że tylko o 65, no ale nie wiemy dokładnie, bo apetyt wzrasta w miarę jedzenia. No i kopaliny. Tego nikt nie zauważy, bo no skąd ma zauważyć? To można koncesje wieloletnie przekazać komuś za darmo i on te kopaliny wykopie sobie i sprzeda. Tyle. Także jest taka możliwość. Kolejne pytanie, proszę. Marcin Kośmierczyk. Ja mam pytanie, czy jest możliwość, że na przykład te roszczenia będą pokrywały na przykład jakieś złoża w Polsce, typu, których mamy, i na przykład bazy amerykańskie, czy stacjonują na przykład w okolicach Suwałk, pilnując złóż, które mamy w tamtych okolicach? A drugie pytanie, jeśli chodzi o terytorium Polski, które zostało ostatnio oddane Królestwu Danii i chyba w tą sprawę był zamieszany minister Czaputowicz, i na jakich prawach zostało to oddane? Wie pan, nie bardzo rozumiem pierwszej części pańskiego pytania. Myślę, że do przejęcia zasobów tych mineralnych nie jest potrzebne wojsko, po prostu wystarczy koncesji udzielić na eksploatację i tyle. To zresztą się zdarzało. Pamiętam, że jest taka prowincja w Zairze, Katanga. No i tam w tej Katandze, to jest bardzo bogata, jeśli chodzi o górnicze takie zasoby, prowincja. No i tam dokonała się
kolejna secesja tej Katangi, jej władzę tam przejął taki Wawrzyniec Kabila, który następnego dnia przekazał właśnie koncesję chyba na 30 czy 40 czy 50 lat, już nie pamiętam, amerykańskim koncernom na wydobycie tych kopalin. Co się okazało następnego dnia, jak ten Kabila przekazał koncesję, to Departament Stanu skrytykował prezydenta Zairu, Józefa Seseko Kuku Mobutu, który, że on łamie prawa człowieka. On nigdy nic innego nie robił od samego początku swojej władzy. Ale nikt tego wcześniej nie zauważył. Dopiero jak ten właśnie przekazał koncesję Wawrzyniec Kabila, no to się okazało, no wie pan, nie można głośno mówić o tym, że tu Mobutu już nam się nie podoba, bo tu koncesje mamy załatwione, tylko wypada bronić praw człowieka, to chyba jasne. Kolejne pytanie, proszę. Piotr Zakrzewski. Ja mam pytanie do pana Kornasia. Czy państwo jako wydawnictwo podjęli jakieś kroki prawne w sprawie zajęcia waszych środków przez firmę PayPal? No i czy jakieś są skutki tych działań ewentualnie? Poszła interpelacja poselska w tej sprawie. I co do PayPala, to tak. Zmieniliśmy operatora na inną firmę i jakimś cudem udało nam się tak zwanie przez przypadek wyjąć te środki. Po prostu zalogowaliśmy się z linka z maila, gdzie nas skierowało bezpośrednio na wypłać. Konto jest stale, trwale usunięte, także bezpośrednio logując się na konto nie mamy dostępu do żadnych środków. Wszystko jest na szaro. A tutaj, nie wiem, my to nazywamy, że dotarliśmy do końca internetu i to się udało. Jakimś, nie wiem, szczerze powiedziawszy, jakimś cudem. Tak, odzyskaliśmy ostatecznie środki. Ale im się udało. Ale to raczej wbrew PayPalowi niż dzięki, raczej myślę, że przez jakiś błąd u nich w systemie, bo jak mówię, no tam jest wszystko jest pozamykane, także raczej żadnego konta do końca świata tam nie otworzymy. Może jak się zmieni trochę sytuacja, raczej się nie zmieni. Ale ja bym jeszcze się odniósł do pytania pana kolegi ze Straży Marszu, bo jakby trochę rozbudował, ponieważ koledzy, myślę, że chodziło o kwestie dotyczące prymatu paru wielkich korporacji nad gospodarką światową, ponieważ pan Józef Białek jest właśnie takim zwolennikiem teorii takiej, że parę wielkich korporacji dominuje, kontroluje gospodarkę światową. I tak naprawdę małe i te średnie firmy nie mają możliwości, żeby rywalizować z tymi wielkimi koncernami. I myślę, że czy mógłby się pan odnieść do tej teorii? Bardzo chętnie. Proszę państwa, co robią wielkie korporacje? One rzeczywiście są. Ich mają wielki budżet, często znacznie większy niż państwa, w których działają, niż budżety państw, w których działają. Ale co one tak naprawdę robią? Przenoszą produkcję tam, gdzie koszty produkcji są najmniejsze. To jest zachowanie racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego. A gdzie koszty produkcji są najmniejsze? Bo nie wszystkie koszty są zmienne. Na przykład ceny surowców są mniej więcej takie same wszędzie. Ceny energii są mniej więcej takie same wszędzie. Zmienne są tylko dwie ceny. Koszty pracy i koszty funkcjonowania państwa, czyli wysokość opodatkowania. Te koszty są zmienne. I korporacje przesuwają produkcję tam, gdzie te koszty są najmniejsze. No i oczywiście świat jest zalewany bardzo wielką ilością towarów, nawet tanich i w dużym asortymencie, ale w krajach o wysokim socjalu nie ma pracy. Dlatego, że w krajach o wysokim socjalu praca jest droga. W związku z tym nikt tam nie będzie lokował produkcji. Bo prezydent Trump teraz za pomocą takich administracyjnych różnych środków próbuje to odkręcić, ale no tam z trudem to wszystko przebiega. Proszę państwa, więc jeżeli nie, mamy do wyboru dwie możliwości.
albo zniszczyć wielkie korporacje, nie bardzo wiadomo jak, albo zaatakować problem od tyłu, po prostu zmniejszać koszty funkcjonowania państwa, które są bardzo wysokie. Które są bardzo wysokie i w ten sposób uzyskać pozycję wyjściową, która pozwoliłaby nam skutecznie rywalizować z wielkimi korporacjami. Także można na przykład, bo co można zrobić? No, protekcjonizm, owszem, jest to możliwe, ale na czym on polega? Na tym, że rząd wprowadza cła zaporowe. Co to jest cło zaporowe? No, odwołam się znowu do wichajstrów. Jest grupa producentów wichajstrów, którzy sprzedają wichajstry po 5 zł, bo koszty produkcji są 4,50. A w Chinach produkują wichajstry za 3 zł sprzedają, bo koszty produkcji wynoszą 2,50. Bo tam w Chinach wiadomo, chińscy kulisi i tak dalej. No i polscy producenci wichajstrów idą do rządu i powiadają, że a jak to, co to, my tu płacimy podatki, a tu chińskie wichajstry nas zalewają i my nie możemy sprzedać tych wichajstrów. Prosimy o ochronę celną i rząd podnosi cła na chińskie wichajstry, tak że one potem będą kosztowały już nie 3 zł, tylko 6 zł, tak żeby tutaj nie było żadnej obawy. No i jaki jest skutek? Polscy konsumenci wichajstrów muszą kupować je po 6 zł, a do tej pory kupowali po 3. Skutek tego, te 3 zł, które mogliby przeznaczyć na zakup jeszcze jakiegoś innego towaru, to już nie mogą, bo już ich nie mają. Także ochrona rynku w ten sposób rozumiana właściwie zmniejsza zdolności konsumpcyjne konsumentów. A co jest celem gospodarki? Bo warto takie głupie pytania zadawać. Co jest celem gospodarki? Czy celem gospodarki jest to, żeby dymiły kominy, kręciły się koła, żeby ludzie chodzili do roboty? Czy celem gospodarki jest konsumpcja? No, gdyby celem gospodarki było to, żeby się koła kręciły i tak dalej, no to ludzie by produkowali na przykład chleb z cementu, czy tam buty z blachy, bo to też się trzeba napracować nad tym. Dlaczego nie? Nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi, żaden normalny człowiek tego nie robi. To znaczy, że gospodarka chyba jest dla konsumpcji. No ale skoro gospodarka jest dla konsumpcji, to możemy w prosty sposób odpowiedzieć sobie, czy ona spełnia cel, dla którego istnieje. Jeżeli konsumpcja rośnie bez konieczności zadłużania się, to znaczy, że gospodarka funkcjonuje prawidłowo, spełnia ten cel, dla którego istnieje. Natomiast jeżeli możliwości konsumpcyjne obywateli się redukują, to znaczy, że gospodarka nie spełnia celu, dla którego istnieje. I to jest moja odpowiedź na pytanie o protekcjonizm. Proszę? No tak, Fryderyk Bastiat napisał taki list, to on był bardzo dowcipnym człowiekiem, napisał taki list właśnie tutaj trochę naigrawający się ze zwolenników protekcjonizmu. Napisał list do producentów lamp, świec i tam knotów i tak dalej, którzy domagają się od króla, żeby położył kres nieuczciwej konkurencji ze strony słońca. Prosimy, kolejne pytanie. Dzień dobry Państwu, Marcin Wojciech się kłania. Panie Stanisławie, ja taką prośbę mam do Pana, bo jak ja słyszę z Pana ust określenie tej bandy oszołomów Zjednoczona Prawica, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Poza tym dzieci tego słuchają, ludzie nieświadomi jeszcze sobie są w stanie pomyśleć, że to faktycznie jest prawica. Czy może Pan wymyślić jakieś inne określenie, bo no co jak co, ale z Pana ust jak słyszę Zjednoczona Prawica. No proszę Pana, no co ja zrobię, jak oni się tak nazwali? Oczywiście nie musimy w to wierzyć. Partie, wie Pan, to ładnie byśmy wyglądali, jakbyśmy słuchali tego, co ludzie gadają. To dobrze byśmy na tym nie wyszli. Ja proponuję wprowadzenie takiego, kryterium, które nie wymaga przezywania kogokolwiek, tylko odpowiedzi na pytanie, jaki sposób podziału dochodu narodowego partia czy formacja polityczna uważa za najlepszy.
Bo jeżeli uważa za najlepszy taki sposób, który jest przymusowy i za pośrednictwem państwa, to żeby nie wiem co o sobie mówiła, żeby nie wiem jak się nazywała, na przykład patentowana prawica, no to jest to partia etatystyczna, a być może nawet socjalistyczna. Natomiast jeżeli jakaś formacja polityczna uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, to jest to partia wolnościowa, a być może nawet prawicowa, jeśli w dodatku ma takie konserwatywne poglądy na sprawy społeczne i obyczajowe. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. No to skoro tak, to warto go zastosować. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej, no to co widzimy? Że zdominowana jest ta scena parlamentarna przez ugrupowania co najmniej etatystyczne, a niektóre to wręcz radykalnie socjalistyczne, jak na przykład partia Razem pana Zandberga. Jedyną partią prawicową, jedynym ugrupowaniem prawicowym jest Konfederacja. Jest Konfederacja, bo ona, na czym? To już się w czasie kampanii wyborczej dało zauważyć. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ugrupowania, te cztery, co robiły? Licytowały się między sobą, które wyda więcej naszych pieniędzy. Oczywiście na nas, to jasne, żeby nam przychylić nieba. A Konfederacja nie. Konfederacja mówiła, że nie będzie wydawała naszych pieniędzy na nas, tylko nie będzie im ich odbierała. To jest zupełnie, to jest całkiem inny model państwa, całkiem odmienna wizja państwa. I do nas należy to, jaki model państwa poprzemy, jaki model państwa wybierzemy. Podam przykład taki, który każdego dotyczy prędzej czy później, zwłaszcza w starszym wieku, to już jak człowieka nic nie boli, to znaczy, że umarł, prawda? No więc każdego coś tam boli i musi się kurować w służbie zdrowia. No i powiedzmy, znaczy konstytucja nawet mówi, że służba zdrowia jest bezpłatna, to oczywiście nieprawda, dlatego że gdyby służba zdrowia, podobnie jak edukacja, były bezpłatne, to lekarze nie powinni dostawać żadnego wynagrodzenia i pielęgniarki, a tymczasem dostają. Narzekają, że małe, ale dostają, to znaczy, że ktoś jakoś za to płaci. No to skoro ktoś jakoś za to płaci, to można postawić pytanie, no kto i jak? Ano płaci tak, że najpierw ściągają pieniądze, tam odpowiednie służby fiskalne, potem rozdzielają między innymi na Narodowy Fundusz Zdrowia. I urzędnicy tworzący Narodowy Fundusz Zdrowia mają pierwszy kontakt z tymi pieniędzmi. I od razu sobie mniej więcej połowę na własne potrzeby przeznaczają. A pozostała połowa już trafia do lekarzy, pielęgniarek, tych ludzi, którzy wykonują tak naprawdę usługę medyczną, bo ci urzędnicy to nikogo nie leczą, ani nawet nie zamierzają, nawet nie udają, że kogoś leczą. Powiedzmy, że usługa medyczna kosztuje 100 zł. Podatnik musi wyłożyć 100 zł, żeby potem tam tej usługi doświadczyć. 50 zł z tego bierze aparat biurokratyczny, a 50 zł trafia do bezpośrednich producentów tej usługi. Gdyby ten aparat biurokratyczny został zlikwidowany, to ta sama usługa mogłaby kosztować 75 zł. Lekarze i pielęgniarki, czyli bezpośredni wykonawcy tej usługi, dostaliby 75 zł, a obywatel płaciłby nie 100, tylko 75 zł. Jedyną grupą, która by straciła, to jest ta struktura biurokratyczna. Więc musimy się zdecydować, czyj interes jest dla nas ważniejszy. Czy nasz własny interes, czy interes naszych dobroczyńców. No i to jest proste. To jest proste. I obawiam się, że odpowiedź na to pytanie jeszcze w skali masowej nie padła, ale nie tracę nadziei, że padnie. Któregoś dnia padnie, no i wtedy już, że tak powiem, będę zadowolony. Gdzie tu jest solidarność społeczna? Proszę państwa, to solidarności społecznej nie zaprzecza.
Bo na czym polega solidarność społeczna? Na tym, czego nauczał Pan Jezus i apostoł Paweł. Jedni drugich brzemiona noście. Pan Jezus nie... Ja kiedyś byłem na spotkaniu w seminarium duchownym w Łowiczu. No i tam właśnie mówiłem im, że państwo nie powinno, tym klerykom mówiłem, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. To już było dla nich za wiele. I jeden z tych kleryków mi przerwał, mówi: panie Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada? Przecież gdyby nie było przymusu, to nikt by nie chciał biednym pomagać. I oklaski dostał od wszystkich tych kleryków. Najwyraźniej podzielali ten pogląd. Jak już te oklaski umilkły, to ja powiedziałem do, nie wiem, czy ksiądz sobie zdaje sprawę, co ksiądz przed chwilą powiedział. Bo ksiądz wprawdzie innymi słowami, ale wyraził pogląd, że Ewangelia Chrystusowa nie nadaje się do zastosowania w życiu. Być może to prawda, ale nie wypada tak myśleć i być księdzem katolickim. No i potem się zaczęła prawdziwa dyskusja. Przecież, żeby jakikolwiek pomysł, zwłaszcza w warunkach demokracji politycznej, stał się prawem, to musi za nim się opowiedzieć większość. Czy to w referendum, czy to w wyborach tam przez umiłowanych przywódców, prawda, i tak dalej. Więc jeżeli większość uważa, że trzeba bliźniemu swemu będącemu w potrzebie pomagać, to niechże mu pomaga. Po co tu jeszcze państwo potrzebne? Niechże mu pomaga. Wtedy to dwie takie korzystne skutki, dwa korzystne skutki występują. Po pierwsze, ten, który tę pomoc świadczy, to świadczy ją kosztem własnego majątku, a nie cudzego, więc ma zasługę moralną. Ma zasługę moralną. A po drugie, ten obdarowany, no, jest wdzięczny, chyba że jest jakimś wyjątkowym niewdzięcznikiem. Jaki skutek, do jakiego rezultatu doprowadza nacjonalizacja miłości bliźniego? Bo to jest nacjonalizacja miłości bliźniego. Że no, ludzie muszą tam wspomagać strukturę biurokratyczną, która okruszkami dzieli się z tymi potrzebującymi. No i zgrzytają na nich zębami. Przecież na przykład, na czym, jaki jest w znacznej części społeczeństwa stosunek do rodzin wielodzietnych. Przecież gdyby tam mogli, to by ich utopili w łyżce wody. Żadnej empatii, żadnego współczucia tu dopatrzyć się nie można. Tylko no, ulegam przemocy i tak dalej, ale to tam nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że muszę, że stoi nade mną poborca podatkowy. A po drugie, ci obdarowani nie odczuwają żadnej wdzięczności. Na tym polega postawa roszczeniowa. Należy mi się. Należy mi się. Jaką to postać przybiera w praktyce? Katechizm Kościoła katolickiego powiada, że są trzy najprzedniejsze dobre uczynki. Przypomnę, modlitwa, post i jałmużna. Co to jest jałmużna? To słowo to pochodzi od greckiego, takie spolszczone greckie słowo elemozynę. Ja tam zresztą piszę w tej książce o tym. Elemozynę, które oznacza nie tyle podarunek pieniężny, co taką postawę współczującą. No ale do jakiego skutku doprowadziła nacjonalizacja miłości bliźniego? Ludzie pogardzają jałmużną. Mnie jałmużna nie jest potrzebna, mnie się należy. No? O, to jest skutek. Później się wszyscy dziwią, że zanikają takie postawy chrześcijańskie. No zanikają, jak, przecież jakże ma być inaczej. Więc musimy, że tak powiem, te pogańskie praktyki czy komunistyczne praktyki jakoś okiełznać, bo inaczej nie bez swojej wiedzy i zgody staniemy się poganami przy zewnętrznych takich znamionach chrześcijaństwa. Tak naprawdę to nie będzie to żadne chrześcijaństwo, tylko kult świętego spokoju. To jest bardzo, bardzo dynamicznie rozwijająca się religia, ale to no, bardzo prosta teologia jest. Najważniejsze jest, żeby nikogo nie urazić. Proszę, pytanie. Poza tym wszystko wolno. Pytanie jeszcze jest.
Jacek Szaniawski. Chcę jeszcze nawiązać do tego pana przykładu o wichajstrach. Po 6 i po 3 złote powiedzmy. No tak, tylko że jeżeli cała produkcja zostanie przeniesiona do Chin, to czy te wichajstry będą po 3 złote, czy będą po 2 złote, to i taki Chin będzie kupował. To jest takie, proszę pana, myślenie bardzo dogmatyczne, gdzie w rynek się wierzy tak jak w religię. I to nie jest moja wydumka, tylko to jest po prostu problem w Stanach Zjednoczonych, że cała produkcja została przeniesiona do Chin. A dlaczego? Ale moment, moment. To nie jest tak, że wichajstry to robią Chiny, a jakieś bardziej no, broń robią w Ameryce. A tak oprócz tego to właściwie nic już nie robią. Jakiś ekonomista się znęcał nad tym, jak to jest możliwe, że w Chinach produkują opony samochodowe, wiodą je przez pół świata i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych sprzedają je taniej niż produkty produkowane na miejscu. No jak to jest? No dlatego, że ścieki wypuszczają Chińczycy do rzeki. Jak komuś tam rękę utnie, to oczywiście go wyrzucają. Nie płacą ludziom tyle, ile w Stanach by musieli płacić. Nie ma tam jakichś żadnych osłon związanych ze zdrowiem czy czymś takim. Tylko że jeżeli właśnie wszystko zostanie przeniesione do Chin, no to już wiemy, co to będzie. Proszę pana, no więc powiadam, że no, możemy... Pytanie jest, jaki komentarz jest no pana? No to mamy dwie możliwości. Albo powstrzymać 4 miliardy ludzi, co najmniej 4 miliardy ludzi, bo Chiny, Indie, Filipiny, Indonezja, to jakieś 4 miliardy ludzi trzeba powstrzymać przed włączeniem się w światową gospodarkę. Nie, nie, trzeba by jakoś ich powstrzymać, czy cłami, czy tam czymś innym, wie pan. Myślę, że powstrzymanie 4 miliardów ludzi wymagałoby albo ich wymordowania, albo ich nastraszenia, tak żeby już oni porzucili wszelką myśl o włączeniu się w gospodarkę światową. Tam, gdzie nie ma handlu, tam jest wojna. To wojna musi mieć poważne przyczyny, bo jest bardzo kosztowna. W związku z tym tam, gdzie nie ma wolnego handlu, tam jest wojna. Więc mamy do wyboru dwie możliwości. I jeszcze, no już powtarzam się, ale powiem, dlaczego przenoszą produkcję do Chin? Dlatego, że tam koszty produkcji są niższe i obawiam się, że pan trochę przesadza z tym uciskiem pracowników najemnych w Chinach. Gdyby tak było, gdyby to byli ludzie pracujący za miskę ryżu, to chyba nie byłoby tak, nie byłoby tego, co widziałem w Vancouver. Będąc w Vancouver, to jest Kanada, zwiedzałem kampus uniwersytecki. O, z żoną byliśmy, zwiedzaliśmy kampus. Jeszcze trwały zajęcia. Przeważająca większość studentów, których spotkaliśmy podczas tego zwiedzania, to byli Azjaci. Prawdopodobnie Chińczycy. Prawdopodobnie Chińczycy. W tym kampusie były dwa rodzaje domów studenckich. Jedne zwyczajne, a drugie luksusowe. I te luksusowe to zajmowali już tylko Chińczycy. Tylko Chińczycy. Więc to nie jest tak, to nie jest oznaka nędzy tego typu ekspansja, tylko to jest raczej oznaka siły ekonomicznej. To jest raczej oznaka siły ekonomicznej. I to, że świat nie wie, co z Chinami zrobić, no to właśnie dlatego, że jest ofiarą własnej propagandy. To jest bardzo niedobre, bo naszą propagandę to powinni wierzyć inni, ale nie my. Przecież żołnierz sobie nie wojuje, kucharz sobie nie gotuje. Propagandzista sobie nie propaguje, tylko komuś innemu, żeby go tam oduraczyć, prawda? No i dlatego powinniśmy sięgać do istoty rzeczy. I jak byłem w Australii, to akurat wtedy, co się okazało, Australia likwidowała swój przemysł samochodowy. Nie tylko taki samochód, taką markę Holden, która była rodzimą marką australijską, ale również Toyota likwidowała swoje montownie tam, przenosząc je na Filipiny, do Indii i do Indonezji.
Dlatego, że w Australii jest zbyt wysoki socjal i tam im się nie opłaca produkować tych samochodów, bo w Indonezji, na Filipinach i w Indiach ten sam samochód można wyprodukować znacznie mniejszym kosztem. Podobnie jak europejskie i nie tylko europejskie linie lotnicze przenoszą swoją księgowość do Indii. Dlaczego? Dlatego, że hinduski księgowy zrobi to samo co amerykański, ale za połowę ceny. Niekoniecznie nawet za połowę ceny, bo jak byłem w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej, no to tam oprowadzał nas po tej Dolinie Krzemowej taki Polak inżynier, no i powiada, tu akurat była pora lunchu i pracownicy wychodzili na zbiór, na lunch. Białych ludzi można było policzyć dosłownie na palcach jednej ręki, dosłownie. Sami Chińczycy i Hindusi. Widać, że młodzi to tam po studiach i tak dalej. No i pytam tego inżyniera, co to jest, dlaczego tu Hindusi? A on mówi, ani to na 5-letnie kontrakty ich tutaj firmy sprowadzają. No i oni potem sobie załatwiają jeszcze dalszy pobyt i tego. I zostają. Ja mówię, to interes polega na tym, że firma płaci im 10% stawki amerykańskiej i oni dlatego, a on mówi, nie. Płaci im pełną stawkę amerykańską, czasami nawet więcej. No to ja zdumiony pytam, to po jakiego diabła ich sprowadzają z tak daleka? A on mówi, bo jak przy projekcie są zatrudnieni sami Chińczycy albo Hindusi, to taki projekt uważa się za zagraniczny i firma w Ameryce nie płaci podatku. Nie kijem go, to pałką, prawda? Co jeden człowiek chce zakryć, to drugi odkryje. W związku z tym tu pomysłowość ludzka w tym zakresie jest niezmienna. Ale rzeczywiście problem istnieje. Powiadam, mamy do wyboru powstrzymać 4 miliardy ludzi przed włączeniem się w system gospodarki światowej albo jakoś się na to uodpornić. Uodpornić się? Może za późno, ale trzeba próbować. No chociażby. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jestem zwolennikiem likwidacji podatku dochodowego całkowitej. Dlatego, po pierwsze dlatego, że jest to podatek głupi, najgłupszy z możliwych. To nie tylko moja opinia, ale ludzi bardziej takich, że tak powiem, kompetentnych ode mnie. A po drugie, że ten podatek z samej swojej konstrukcji wyposaża władzę publiczną w uprawnienie, które wcale nie jest konieczne dla tworzenia dochodów państwowych. Wyposaża władzę publiczną w prawo kontrolowania dochodów obywateli. A przecież to wcale nie jest konieczne dla tworzenia dochodów państwowych. My musimy iść do Urzędu Skarbowego jak do konfesjonału. Tam żadna tajemnica, wszystko, musimy im całą duszę tam tego. A to wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych. Są podatki pośrednie, na przykład VAT, akcyza i tak dalej, które nie wymagają kontrolowania dochodów obywateli. Co więcej, w przypadku VAT-u, podatku pośredniego, który jest procentem od ceny, to sam obywatel może decydować, jak wysoki podatek zapłaci. Czy będzie to wszystko wydawał na luksusową konsumpcję, czy tylko niewiele, a resztę sobie tam odłoży. No a żeby sobie nie odkładał, to wprowadzony jest podatek od oszczędności, prawda? Tak zwany podatek Belki. Więc nie dajmy się tu zwariować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa. Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję. Leszek Żebrowski. Marian Miszalski. Jarek Kornaś. Marcin Rola. Kłaniam się bardzo nisko. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Wspierajcie niezależne media. Dzięki wam. Istniejemy, dla was istniejemy i dzięki wam istniejemy. Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór, dobranoc państwu. Przepraszam bardzo, już zmęczenie. Książki można oczywiście kupić przy wyjściu i także na kapitolbook.pl. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Dziękujemy serdecznie.